z wielką serdecznością na koncercie Tyle wiesz o niebieskich połoninach poświęconych Jurkowi Razerowi, zmarłemu 10 lat temu, twórcy zespołu Prowa Żywiec, wspaniałemu poecie, kompozytorowi. Koncert został zorganizowany głównie staraniem Browaru Żywiec, a w szczególności Remika Bieduły, który od początku w tym zespole występował. Współorganizatorami jest Centrum Kultury Studenckiej i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego, czyli Klub Arka w tym przypadku, oraz Stowarzyszenie Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych. Dla mnie ten koncert jest bardzo szczególny, bo pamiętam, że tu, na tej scenie, ileż to było lat temu, jeszcze Jurek żył, odbył się pierwszy wielki koncert Browaru Żywiec ze wspaniałymi gośćmi i miałem go zaszczyt wtedy prowadzić. A dzisiaj ten koncert poprowadzą ci, którzy głównie, że tak powiem, się przyczynili, że ten koncert jest, czyli Remi i Joasia. Jurek Reiser był człowiekiem szczególnym. Miał tak wielu przyjaciół, że miłośników, fanów. Między innymi udokumentują to dzisiaj ci, którzy go bardzo lubili i cenili. Mianowicie wystąpi obok Browaru Żywiec, wystąpi także Andrzej Brus z przyjaciółmi. Wystąpi także państwo Małysiakowie, którzy byli związani z nim. Wystąpi także fantastyczna grupa z Wrocławia pod tytułem Seta. Chór, przyjaciele z chóru mariańskiego i Zielony Szlak pod przewodnictwem partyki, który w tej chwili jest, że tak powiem, również członkiem zespołu Browa Żywiec. Nim zabrzmią pierwsze tony Browaru Żywiec, na telewizji tutaj, po tej stronie, proszę tak spojrzeć, usłyszycie i zobaczycie Jurka Reisera. Dziękuję Państwu. Zacznij ciszę, nie może
You
związany z tym piosenką powiedzieć po prostu wiele, wiele lat temu, Jurek kiedyś przyszedł do mnie do domu. No tak, tak mieliśmy zwyczaj, że on przychodził, tak mówił, no słuchaj, Remik, mam taką nową piosenkę, posłuchaj. Zagrał właśnie tą, ten utwór Nie chodź tam. No ja sobie myślę tak, mówię, no super piosenka, jaka fajna, no spróbuję zagrać w dwójkę. Zacząłem grać w taki sposób dość prosty, tam bas i cztery wiolinki, tak raz, dwa, trzy, cztery. A Jurek mówi, słuchaj, ale ty spróbuj tą prawą ręką tak trochę inaczej. Mówię, no jak? Mówi, no coś takiego. Niemożliwe. Próbuj ćwiczyć, zobacz, że się da. No i miał co. A teraz pozwolicie Państwo, że zapowiem szczególny utwór w twórczości Jurka Reisera, utwór pod tytułem Miłość. Szczególny z tego powodu, że napisał w 1944 roku słowa do, znaczy wiersz napisał jego ojciec Kazimierz Reiser, ile lat później, ile rynku, przypomnij? 60 lat później. 60 lat później powstała piosenka, którą zespół Brewarzyń wykonywał w Kombie do dziś. Miłość. Miłością i umrzeć na...